serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Konrad Owiec. To jest kolejny odcinek symulatora D-Ray Valley. I dzisiaj kontynuujemy naszą podróż na fabrykę maszyn i miast. Teraz obecnie wyjechaliśmy, czyli teraz z prawej strony trzeba się trzymać. Przyjdziemy się trzymać z prawej strony. Jakoś sobie dają radę te lokomotywy. Trzeba im oddać akurat. Dobrze ustawiony jest. Masz do 30 zwolnienia. Się trzeba trzymać cały czas prawej strony, że wyjedziemy za CSW. On też będzie ostro na 30. W sumie nie ma co się aż tak rozpędzać. Cieszymy tymi dwoma lokomotywami, wrócimy sobie teraz i kupimy sobie tą potem licencję na tą najlepszą już lokomotywę. To też byłby dobry plan, bo dopiero co przecież to odblokowaliśmy, nie? Po co by od razu to zmieniać? 50, 50 i to 30, widzicie to? Wykoleić. A niech sobie przejedzie ten składzik nasz. Jeszcze tam jest wagon. O matko. Prawą pociągu. W razie w sumie by można było coś zrobić, żeby wjechać i zostawić te ostatnie wagony, co są na samym końcu, nie?
nagrody można wziąć te ciężkie wagony. To będzie też z 900 kg tych tutaj wagonów, że tak powiem. Co tu mamy? Stąd wziąć się nie będzie 200 kg, czy jakiś przewóz logistyczny może. Chociaż te zlecenia chyba i tak jakoś znikną po przewodowaniu, tak mi się wydaje. Uważałem jeszcze bez wyjścia. Kiedy na przykład wziął i pojechał tam jeszcze raz. Znowu przyjmę te zlecenia, połączę składy i już następnie do robotów te składy. No i się to wyłączyć. Ciekawe to by. Jeszcze dużo innych miejsc do zwiedzenia i ciągle jeszcze tą samą trasą praktycznie. Gdzieś jeszcze do innych miejsc podwozić, to ja ciągle tu jeszcze jakoś. No, my dojeżdżamy i teraz musimy trzymać się lewej. Że nic po drodze nie przeoczyłem. Z prawej. Jedziemy na MF. Gdzie my to wtedy mamy zostawić? My najpierw tak, to byśmy chcieli dostarczyć. Te 3 i. I teraz z prawej dobrze. Wjeżdżamy od S, tak. Czyli na C w prawo i w lewo. Dobrze jest. Prawo i w lewo. Nawet miejsce na manewry. Serwisowy.
prawo i lewo. Dobra, odpuść. I zobaczyć. Prawo i lewo. Dobrze. C3 i... możemy wyłączyć. O matko. O matko. Jeszcze tyle wagonów? No aż taki długi skład mieliśmy, naprawdę? Myślę, że my to na spokojnie się z tym zmieściliśmy. Bo tyle aż tych cystern było. Panie, mam nadzieję, że ty to uciągniesz, nie? Masz pan radę? Chociaż trochę, no. Dobra, dasz radę. Dobra, wejdźmy tu. Się spójrz. Koniec, starczy. Dobra, będzie dobrze. Teraz będzie dobrze. Taką nadzieję. Odejdę, nie? Czy te kontenery aby na pewno tu się mieściły? No tak. Te kontenery aby na pewno mają wszystkie iść na C3 i tak. Wszystko na styk jest. Dziwne aż. Dobra, panie. Wiesz pan co? Dobra, miejmy nadzieję, że to się zaliczy, nie? Okej, okay. Wyluzuj tylko, nie?
Teraz lipy to nie było. Czy te też mają te takie fajne te? Nie wiem dlaczego to służy. Dup. Dobra, ale panie, idziemy, teraz mamy z tym wjechać. Kontenery stoją, a to ma stać C4. Czyli tor po lewo. No i fajnie. Biuro wojskowe, to są zlecenia wojskowe, można stąd brać. Ciekawe. Fajnie. No i nie wiem, czy my na razie chcemy jeszcze brać te zlecenia wojskowe, czy na razie tą lokomotywę. Wtedy będziemy tamtym robić te wojskowe, nie? Przy takim porządku. Wyjechać wojska, nie? Dobra, przestrzeg pan to. Wjeżdżamy na C4i. I zobaczymy, będziemy oddawać zlecenia, zobaczymy co nam powie nasz kochany symulator na to. Dobra, cofamy. Delikatnie hamulec. Dobra. Jeszcze kawałek. Jeszcze trochę ładnie dohamuj. Puść. No w sumie teraz stoją w takiej samej odległości, nie? Zobaczymy co z tego wyjdzie. Maś tu? Gaś. Zobaczymy co powie na to nasz symulator. Widzicie, mamy przewoz logistyczny na port miast. Ale fajnie. A może zlecenie. A, bo zlecenia wojskowe będą w biurze wojskowym, czyli to nie oznaczało, że tam nie ma zleceń wojskowych. A, czyli ukończone, fajnie. No też. To tysięcy dostali? Tego? 68. O matko, to ile mamy? 260 tysięcy. Na opłat? Naście tysięcy tylko? Te lokomotywy jakoś wychodzi, że są bardziej oszczędne. Czyli w sumie już teraz byśmy mogli sobie tamtą lokomotywę kupić. Zobaczcie, tak zrobimy dwie pieczenie na jednym ogniu. Kupimy sobie tamtą lokomotywę. I do tego co? No i do tego zrobimy zlecenia wojskowe. Fajnie? Fajnie myślą. Ciekawa opcja. No palwa to lokomotywa. Czy
czemu to nie chce jechać? Jest odłączone. Aha, bo ja tam niby szedłem. Niby szedłem ten. Robić przelot. Dobra, my damy radę to jakoś przejechać? Damy. Dobra. To nie zrobimy. Na obrotnicy się od razu odwrócimy, żeby jechać przodem do przodu. Będzie super. Cyk, cyk. Czasowo mi tak, potem z tamtego powinniśmy dostać i tak, bo to przecież chwila, moment odpięcia tego będzie. 20 minut może tylko więcej. I fajnie. I też weźmiemy stamtąd towary, gdzie no raczej tam zleceń nie ma, nie? Tylko stamtąd się bierze. Parki stoją i czekają, ale one chyba tylko na manewry. I chyba jak z tych manewrów oczekujemy jakiś skład, to potem też będziemy mieli kolejne zlecenia na przewóz. Tak mi się wydaje. Już sobie sprzęgniemy jakiś potężny skład. Cóż, będzie można spróbować. Też kiedyś. Na razie stąd mamy tylko przewóz logistyczny i to nam na razie wystarczy, moim zdaniem. Mówię, żeby nie jechać od dupy strony, to sobie odwrócimy. No, obrotnicy, miałem drzwiami wchodzić, specjalnie po to je otworzyłem. Ej. Lewo i lewo. Tak, lewo, lewo i lewo. A wprost będą naprawy wagonów, znaczy pociągów morowych. Wygląda w środku ta potężna lokomotywa. No, robi wrażenie. A, hamuj! Aj, karamba. No, nie za ciekawie, nie za ciekawie. Niestety nie damy rady jej wkoleić. Dobra, panie, odczep. Nie wypadku. Dobrze, że zwieńczą prędkość. No nie, panie. Nie dałem rady jej wkoleić, może dlatego, że był zaciągnięty hamulec. Dobra, weź pan to zaczep.
spróbujmy, panie, jeszcze raz. Tak, tylko ja tego nie połączyłem. Hamulce też się nie wyluzowały, nie? Właśnie. Nic nie zmieniło, niestety. No cóż, chyba skorzystać z takiej specjalnej opcji wklejenia, która będzie nas srogo kosztować. Do tego celu, no niestety, muszę się tym kawałek odsunąć. Tutaj, na tym naszym tym. Że mogę sobie pojazd roboczy, patrzcie. A nie, a czemu pan wstawiłeś ten na ten? O matko święta, seria. I było drożej przez to. Pracuje, naprawdę, podoba mi się dźwięk, nie? Lokomotywy. Żeś pan szepnął? No nie o to chodziło. Ale cię. Najpierw sprzęgi, potem kable. To ja robię. Dobra. Jeszcze te pojazdy robocze by trzeba było ich spróbować kiedyś wykupić. Żebym czasem nie zrobił. Można to targać na drugą stronę, można, nie? Jest ta naprawa tu. No, kolejnej lokomotywy to my nie bierzemy, ta jest fajna. Mi się podoba. Taka amerykańska. Taki ładny, amerykański, nie? Trafiłem czy nie? No prawie. Teraz trafiłem. Tam też. No i super.
raczej ten pistolet. Olej napędowy i olej. I lokomotywę. Olej napędowy i olej. 13 tysięcy. Tamten ciął tylko 11 za wszystko. Niemożliwe. Dobra, panie. Myślę, drodzy państwo, że w tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w razie czegoś.